Wieczne pytanie ludzi w biznesie to jest, czy inwestować, czy oszczędzać. A odpowiedź jak zwykle nie jest oczywista, bo najlepiej inwestować z głową. Na czym to polega? Na pewno inwestowanie nie z głową, to nie jest inwestowanie, w których na 10 tysięcy złotych zarobionych zainwestujesz 10, bo przecież wszystko trzeba inwestować. Po drugie, jak odkładać, to też nie wszystko i nie do skarpety i trzymać to po prostu w szufladzie, bo nagle przyjdzie zjawisko, które się nazywa inflacja, twoja szuflada traci na wartości. Więc jeżeli inwestować, to z głową. A co znaczy z głową? Przede wszystkim przyjąć sobie pierwsze założenie. Czy chcesz inwestować, masz pewne poczucie odporności na stres. Jak tak, to inwestuj pewnie w kredytach, twórz skalę i pracuj na lewarze. Jak nie masz odporności na stres, to zbieraj gotówkę i inwestuj gotówkowo. Nie wiem, przykładowo kupuj małe kawalerki i je wynajmuj, żeby na nich zarabiać. Trochę mniej będziesz miał majątku niż na kredycie, natomiast na pewno spokojniej i z mniejszym stresem. Więc inwestowanie również wiąże się z tym, do jakich cyferek chcesz dojść i jak odporny mocno na stres jesteś. Jak to u mnie wygląda i z mojej perspektywy, ja jestem absolutnie fanem lewaru, więc jak inwestować, to na kredyt, jak inwestować, to budować duży majątek. Jak inwestować, to w coś, co widać, w coś, co możesz dotknąć, jest namacalne, typu biuro, mieszkanie, farma fotowoltaiczna. Coś, co wiesz, gdzie stoi, wiesz, jaki jest adres i wiesz, że nikt ci tego nie zabierze.